artyści mają głęboką potrzebę konfrontacji siebie i swojej pracy, swoich doświadczeń z tym, co się dzieje na świecie. Raz na 3 lata taki festiwal grafiki w mieście, który ma aspiracje do miasta kultury, jest ze wszech miar potrzebna. W Krakowie dostrzec można łączenie tradycyjnych technik i nowych mediów. To jest mieszanka i ja to lubię. Mamy ten świat tutaj w takiej pigułce, świat graficzny, cały świat właściwie. I widzimy jakieś nowości, chętnie to oglądam. Sądzę, że zobaczymy bardzo dobre prace ekscytujących pomysłami utalentowanych artystów. Gdyby nie profesor Witold Skulisz, ta impreza właściwie by ostatnio nie istniała. Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie. Wielki światowy festiwal współczesnej grafiki i nowych mediów graficznych. Prestiż imprezy. Blisko 5,5 tysiąca prac nadesłanych w tym roku na konkurs. Bogactwo stylistyk i technik. Wysoki poziom biegłości warsztatowej. Odmienna wrażliwość i percepcja rzeczywistości. Bo grafika była i nadal jest pełna nowych pomysłów i inspiracji, a przez to kształtuje swoją historię i kontakt z innymi dziedzinami współczesnej sztuki. Zawsze wywołuje sporo emocji. Selekcja, proces zbierania grafik odbywa się w pierwszej fazie cyfrowo. To znaczy artyści przysyłają tutaj swoje zdjęcia, my je katalogujemy, oczyszczamy, formatujemy i przesyłamy je do naszych partnerów we Wiedniu i w Oldenburgu i równocześnie powołujemy tu w Krakowie komisję selekcyjną pierwszej fazy. I wszyscy oni wybierają z tej całej masy, przeszło 5000 zdjęć cyfrowych, wybierają to, co chcieliby widzieć na wystawie, przysyłają nam tutaj z powrotem i my organizujemy drugą fazę selekcji już na oryginalnych pracach, ale ona też nie odbywa się tak, jak odbywało się to do tej pory, tylko cały proces selekcji jest podzielony na sektory narodowe, ponieważ tu nasi partnerzy przyjeżdżają ze swoimi zespołami jury i oni dokonują wyboru kolekcji, które będą potem prezentowane w ich krajach. Najbardziej interesujące dla mnie są koncepcje artystów związane z ich metodami tworzenia grafik. Tworzenie grafiki to nie tylko technika, lecz także pomysł. Jakość grafik jest tym razem bardzo wysoka. Wielu artystów myśli o procesach tworzenia przy zastosowaniu mediów. Jest to bardzo ważne we wszystkich metodach graficznych. What they are doing here. Będzie bardzo dużo też takich prac eksperymentalnych, łączenie różnych technik, powiedzmy klasycznych technik i digitalnych. Oczywiście jeśli są interesujące w sensie treści czy warsztatu, a także również staramy się zwrócić uwagę na te, które wybiegają poza grafikę, już są w gatunku powiedzmy nowych mediów. Szanowni Państwo, postanowiliśmy to otwarcie zrobić nieco inaczej. Tak trochę na wesoło, na luzie. Mam dla Was dobrą wiadomość. Nie będzie przemówień. Szanowni Państwo, ten dywan jest dla Was. To się rzadko zdarza. Triennale Was kocha. Wystawa jest otwarta. Główna wystawa konkursowa Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie. Zaprezentowano blisko 300 prac ponad 200 artystów. Odwrót od ekspresyjnych form abstrakcji i nieoczekiwany powrót do tematyki człowieka. The Grand Prix this year, I believe, is
Wierzę, że nagroda Grand Prix jest w tym roku bardzo trafnym wyborem. To rezultat wielu dyskusji jurorów. Podjęcie ostatecznej decyzji zajęło nam mnóstwo czasu, ale słuszność werdyktu potwierdza piękno wykonania i czystość techniczna nagrodzonej pracy Joanny Piech. Technika linorytu to niewiarygodne wyzwanie. Grafika tej artystki jest bardzo optymistyczna i pełna nadziei. Wierzę, że wszystko razem stanowi świetną przepustkę dla jej prac w przyszłości. To są grafiki wykonane w najbardziej pospolitej technice, a mianowicie linoryt. W tej technice staram się zawsze znaleźć dla siebie coś nowego, co pozwala mi żywić chociaż przez chwilę nadzieję, że odnajduję w niej coś indywidualnego i rozpoznawalnego przeze mnie. Tematyka jest odwieczna. Opowiadam o kobietach, o mężczyznach. Na tych grafikach możemy również znaleźć przedmioty, którymi te osoby się otaczają. Bardzo ważnym elementem tych grafik jest również tło, bez którego żadna obecność z tych postaci nie mogłaby zaistnieć. Od wielu lat przyjeżdżam do Krakowa. 12 lat temu dostałem Grand Prix, a teraz Grand Prix honorowe. To naprawdę dla mnie wielkie wyróżnienie. W Krakowie wystartowałem 30 lat temu pracą Tomasz Velázquez. Bardzo życzliwie zostałem wtedy przyjęty. Grafiki nagrodzone w bieżącej edycji Triennale pochodzą z cyklu poświęconego tragedii w Srebrenicy i naszemu zwycięstwu podczas wojny z Serbią. Cieszę się, że jury odczytało moje emocje. Grafiki, które zostały nadesłane z całego świata, wydaje mi się, że są takimi małymi mikrokosmosami i wciągają odbiorcę w swój wewnętrzny świat, trudny, głęboki, czasami niezrozumiały, czasami bardzo egzotyczny. Ale wydaje mi się, że to jest taki sposób na poszerzanie swojej własnej wiedzy, świadomości i również warsztatu graficznego. Chodziło mi o podzielenie prac w tym roku na trzy części. Prace abstrakcyjne, przedstawieniowe i te, które są związane z człowiekiem. Bo jest bardzo wyraźny podział i wydaje mi się, że taki podział też ułatwia odbiór prac. Zamysł był taki, że wchodzimy na ekspozycję, spotykamy na wejściu Grand Prix obydwie, dwie najważniejsze nagrody. Sala poświęcona postaci ludzkiej. Potem przechodzimy do sali przedstawieniowej, wychodzimy na górę, gdzie mamy abstrakcję i z niej znowu przechodzimy do sali poświęconej człowiekowi. Także zataczamy pewne koło, ale dowolność zawsze istnieje. Lata 70. na początek chyba tak, a nawet czy nie 60. nie wiem kiedy to się zaczęło, ale w każdym razie myśmy równocześnie robili spotkania krakowskie i to było tak na przemian, ale graficy bardziej ostrzej zaczęli i spotkania krakowskie tak się odbywały i nie odbywały, natomiast grafika zawsze pilnowała i przewalczył. Właśnie z kulicz Tarczyńskiego, bo to była wojna między malarzami a grafikami. Tu się bardzo dużo zmieniło, bo technika wkroczyła. Te różne komputerowe teraz możliwości to bardzo to zmieniły i właściwie no, trochę to chyba się oddziela od tej warsztatowej, takiej dawnej, tradycyjnej grafiki, która miała swój też jakiś urok, bo to jest takie bardzo agresywne i niesamowicie trudne do oglądania.